Witajcie, bracia i siostry w Jezusie Chrystusie. Niech będzie pochwalony Ojciec Niebieski, Jezus Chrystus i Duch Święty, teraz i zawsze. Jezus powiedział: jeżeli będziesz trwać w nauce mojej, będziecie prawdziwie moimi uczniami i poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli. Aby prawdziwie całym sobą być uczniem Chrystusa, trzeba trwać w Jego nauce. Trwanie w Jego nauce prowadzi do poznania prawdy o świecie, o sobie samym. Trwanie w Jego nauce prowadzi do poznania prawdy o Bogu, zaś poznanie tej prawdy prowadzi do wolności. Bracia i siostry, z miłością w sercu módlmy się. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Dobry Jezu, upadam na kolana przed obliczem Twoim i w największej żarliwości ducha proszę Cię i błagam, abyś wszczepił w serce me najżywsze uczucia wiary, nadziei i miłości oraz prawdziwą skruchę za grzechy moje i silną wolę poprawy. Oto z wielkim uczuciem i boleścią serca oglądam w duchu rany Twoje i myślą w nich się zatapiam. Jezu najmiłosierniejszy, mój Panie i Zbawicielu, oddaję się dziś zupełnie i całkowicie, świadomie i dobrowolnie Twemu nieskończonemu miłosierdziu. Ufając Twojej miłosiernej miłości, wyrzekam się na zawsze i całkowicie zła i tego, co do zła prowadzi. Ty możesz mnie oczyszczać i uzdrawiać. Uczyń to. Pragnę doświadczać Twojego Bożego życia. Dziękuję Ci za wszystko, co dla mnie nieustannie czynisz. Jezu, broń mnie. Jezu, ufam Tobie. Amen. Bracia i siostry, gdzie jest Chrystus, tam jest życie. Niech Bóg pobłogosławi Cię i niech Cię strzeże. Niech Bóg sprawi, żeby Jego obecność oświecała Cię i niech udzieli Ci łaski. Niech Bóg skieruje swoją opatrzność ku Tobie i obdarzy Cię pokojem. Bóg zapłać za wysłuchanie i wspólną modlitwę. Niech Ci Bóg wynagrodzi Twoje dobre serce. Niech miłość Jezusa prowadzi nas przez życie. Zostań z Ojcem Niebieskim, Jezusem Chrystusem i Duchem Świętym. Szczęść Boże!